Jestem podekscytowana bardzo, bo to mój pierwszy raz, a pierwsze razy są ekscytujące. Trochę mi też jest smutno, bo musiałam pożegnać moją jedną z uczestniczek, Sonię Hornatkiewicz, która jest bardzo, bardzo zdolna, natomiast no, zasady tego programu są takie, jakie są i trzeba podejmować te decyzje. Także szczęście, bo cieszę się, że tu jestem i strasznie lubię tu program, ten program, strasznie lubię tu być, strasznie lubię wszystkich trenerów i całą ekipę, więc szczęście, ale z drugiej strony jednak też trochę smutek, bo to nie fajnie tak mówić komuś nie, nie? Ale no jakiś taki miks emocji. Czułaś stres właśnie przed odcinkiem na żywo? Wiesz co, czułam stres przed wykonami mojej drużyny, a wcześniej się w ogóle świetnie bawiłam, ale faktycznie jak miała moja drużyna zacząć śpiewać, to się pojawił się stres, pojawiło się, wiesz, szybsze bicie serca, tak. No stresujące, to wiesz, my się już po prostu poznaliśmy, my się lubimy, my się znamy, znamy swoje słabości, znamy... I to jest... Myślę, że z odcinku na odcinek będzie coraz trudniejsze mówić komuś, nie idziesz dalej. Co tak naprawdę na przyszłość nie znaczy zbyt wiele, bo zresztą wiemy, ten program wiele razy to pokazywał, że osoby, które nie wygrywały, czy odpadały bardzo wcześniej w programie, teraz ich słuchamy, chodzimy na ich koncerty, także mam nadzieję tylko, że te wszystkie osoby, które dzisiaj odpadły i które odpadną w następnych tygodniach, będą wiedziały to, że to jest początek czegoś, na pewno nie koniec.